Blackness. Zamek, który od początku jego budowy przyjął miano statku, który nigdy nie popłynie. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1449. Zamek zbudowany został na skalistym cyplu przy zatoce Firth of Forth, gdzie już wcześniej mała zatoka pełniła rolę portu obsługującego pobliskie królewskie miasto Linlithgow. Budowniczym tego zamku był Sir George Crichton, kuzyn Williama Crichtona, który z kolei był właścicielem zamku Crichton, o którym wspominaliśmy już w naszym pierwszym filmie. George Crichton pełnił funkcję szeryfa Linlithgow, szeryfa i gubernatora zamków Stirling, a także wielkiego admirała szkockiej floty. Osobliwym faktem może być to, że Crichton jako zwierzchnik szkockiej floty cierpiał na chorobę morską. Być może dlatego zamek Blackness przyjął formę statku i oczywiście wiąże się z tym legenda, jakoby Sir George miał obiecać królowi Jamesowi II, że wybuduje taki statek, na którym nie tylko nie będzie cierpiał na dolegliwości związane z pływaniem, ale i którego nigdy nie zatopią Anglicy. Niestety w roku 1481 zamek został zdobyty i spalony przez angielską flotę, ale już 7 lat później został odbudowany. Przez cały czas Blackness pełnił także rolę stanowego więzienia. Jedną z najsłynniejszych osadzonych tutaj osób był arcybiskup St. Andrews, kardynał David Beaton. W latach 1537 do 1567 z powodu napięć szkocko-angielskich zamek został rozbudowany i ze średniowiecznej twierdzy powstał nowoczesny fort artyleryjski. Po okresie XVI-wiecznej wojny domowej Blackness nie brało udziału w walkach aż do 1650 roku. Wtedy to zamek został oblężony przez armię Olivera Cromwella. Jego przestarzałe już fortyfikacje szybko uległy ostrzałowi prowadzonemu od strony lądu i wody. Doprowadzony do ruiny Blackness porzucony został aż do 1667 roku, kiedy to przeprowadzono konieczne naprawy i nieliczne modernizacje, po których ponownie umieszczono w nim więzienie stanu. Funkcję tę sprawował do momentu zawarcia Unii Szkocko-Angielskiej w 1707 roku, a brytyjski garnizon stale był utrzymywany aż do XIX wieku. Między 1759 a 1815 rokiem ponownie przetrzymywano na zamku więźniów, tym razem jeńców wojennych z okresu konfliktów z Francją. Od 1870 roku do 1912 roku Blackness stanowiło jeden z głównych magazynów amunicji w Szkocji, co przyczyniło się do kolejnych przekształceń zabytkowej zabudowy. Na koniec warto dodać, że zamek Blackness był miejscem realizacji kilku filmów historycznych, jak chociażby Hamlet z tytułową rolą Mela Gibsona, film Bruce, Macbeth oraz serial Ivanhoe i postapokaliptyczny Doomsday z 2008 roku. Oto koniec naszej wizyty w Blackness. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia naszych kolejnych filmów. Cześć!